Pixar w pudełku. Uczyliśmy się obliczać punkt przecięcia i leżący na płaszczyźnie trójkąta. Jak stwierdzić, czy punkt jest taki jak ten wewnątrz trójkąta, czy taki jak ten poza trójkątem? Ray Tracer wykorzystuje w tym celu wektory. Jest inna metoda, łatwa do wyjaśnienia, gdy rozumiecie średnie ważone. Trzeba powtórzyć średnią ważoną trzech punktów, link poniżej. Gdy zmieniam wagi w średniej, punkt przecięcia i przemieszcza się. A jeśli wszystkie wagi są dodatnie, to i znajduje się wewnątrz trójkąta. A co gdy co najmniej jedna waga będzie ujemna? Punkt i ucieka z trójkąta. Bingo! Jeśli określimy wagi potrzebne do stworzenia i, wystarczy sprawdzić, jaki mają znak. Jeśli co najmniej jeden jest ujemny, to i znajduje się poza trójkątem. W przeciwnym razie wewnątrz. Jak określić wagi? Na razie niech będą niewiadomymi, które nazwiemy małymi literami A, B oraz C. Każdy punkt I na płaszczyźnie duże A, duże B i duże C można opisać jako średnią ważoną dużego A, dużego B i dużego C. Jeśli wybiorę małe A, małe B i małe C, tak by w sumie dawały 1, to nie muszę przejmować się mianownikiem. Zostaje równanie I równa się małe A razy duże A plus małe B razy duże B plus małe C razy duże C. Reprezentuje ono następujące trzy równania. Dla współrzędnej X, dla współrzędnej Y i dla współrzędnej Z. Znamy I, duże A, duże B i duże C. Jedyne niewiadome to małe A, B oraz C. Mamy więc trzy równania z trzema niewiadomymi. Można wyliczyć wartości małego A, B i C. Gdy poznacie małe A, B i C, sprawdźcie, jaki mają znak oraz czy I jest w trójkącie. W ostatnim ćwiczeniu będziecie obliczać punkty przecięcia i określać, czy leżą w trójkącie, czy poza nim. Później napiszcie własny program Ray Tracer.